Cześć, to Jeżro i metody na przeszkody. Zapraszam na odcinek, w którym pokażę swoje typy i technika przechodzenia tej chybotliwej równoważni. Belka na łańcuchach, popularnie zwana wackiem, dość wymagająca, może sprawić problem, jak się tych typów nie zna, więc jeśli nie znacie, to poznacie. Zapraszam. Zanim przejścia, to kilka słów tak ogólnie o tej przeszkodzie, jak ona działa. Buja się przód, tył i przede wszystkim w taki dość specyficzny sposób na boki. Ta oś obrotu jest tutaj pod spodem. I jakie to ma konsekwencje? Że jak się stanie tutaj na górze, to druga oś obrotu robi się w kostce. I żeby to przechodzić tak klasycznie, to by trzeba było mieć przepotężną stabilizację w kostce. Więc tutaj za chwilę pokażę, co zrobić, jak się tej stabilizacji nie ma. Bo jest technika, która pozwala tą równoważnie przejść bardzo bezpiecznie i skutecznie. Chwieje się na boki i chwieje się przód, tył. I co tutaj by można było zrobić, żeby się pozbyć jednego kierunku chwiania? Zaklinować ją z jednej strony. Bo teraz się już bardziej nie jest w stanie chwiać. I w tym momencie nogi są bokiem, ale biodra i barki patrzą cały czas do przodu. Lewa noga, rotacja taka wewnętrzna, prawa lekka zewnętrzna. Lewa wewnętrzna, biodra cały czas patrzą, są równolegle do kierunku przeszkody. To jest niesamowicie ważne tutaj, żeby biodra i barki, żeby się nie skręcały, żeby nie były bokiem. Właśnie wtedy traci się stabilizację. Tu się kończy zakres tego bujania i tak ją trzeba nogą sklinować, żeby właśnie bujała się tylko tak nieznacznie w tym zakresie tutaj, a nie tak. No więc warto sobie zacząć od tej, według mnie, mniej wygodnej nogi, w moim przypadku lewej, ją sklinować. Tu można się podeprzeć jeszcze o tą konstrukcję i potem zaczynać przejść. Czyli tak, tu sobie biorę, żeby ją tu sklinować i dopiero teraz wstaję. O, już mogę iść dalej. O, już jest zablokowana. Nawet jak mnie trochę zachwieje, to nie na tyle, żebym spadł. Taka sama pozycja jak na slaku. To jest coś. O, ręce są jak gałązki. Łokcie nad barkami. I w ten sam sposób można sobie kompensować te zachwiania, które tam z dołu idą. Więc technika ze slaka troszkę się tu przydaje. Także odsyłam do filmu o slaku, gdyby ktoś chciał to dokładnie. No i tak sobie stoję i w zasadzie mogę sobie stać i do was gadać. Biodra patrzą cały czas w przód, są prostopadłe do tej równoważni i barki też są prostopadłe. Ważne, żeby te cztery punkty nie skręcały się względem siebie, tylko tworzyły prostokąt cały czas podczas przejścia. I to jest według mnie najlepsza technika na tą równoważnię. Sylwetka też wyprostowana, tak jak na slaku. Nie ma się co spieszyć. Nie ma się co spieszyć, tylko przejść raz, a dobrze. Także to były moje typy na tą równoważnię wackiem, taką nietypową. Jednocześnie jest to przeszkoda podróżniczka, więc na wielu biegach lokalnych możecie ją tu spotkać. Także dzięki za oglądanie, powodzenia na biegu i do zobaczenia.